Zależy, w jaki dzień wypadają, ale na pewno jeśli jest to w tygodniu, jest czas wolny, to jakaś kolacja i wspólne spędzenie czasu. Przeważnie się nie widzimy ostatnim czasem, bo wypadają obozy. No, jakaś kolacja romantyczna, buteleczka wina, szampana i już o dalszych szczegółach już nie będę mówił, bo trochę pikanterii by się wkradło. Dla wszystkich fanów reprezentacji, tych zakochanych już i mniej zakochanych, wszystkiego dobrego w tym dniu. Wszystkiego najlepszego, wytrwałości w tych swoich miłościach, no i miłego dnia 14 lutego.